Marta Julia Piórko i Tomasz Miller to małżeństwo, które łączy zamiłowanie do sztuki, ale różnią się w sposobie jej wyrażania i widzenia rzeczywistości. Świat Marty jest światem takim bardzo poetyckim, takim kobiecym. Ona uwielbia symbolizm. Ona poprzez własne prace wchodzi w malarstwo symboliczne. Jest to do końca czysty symbolizm, ale chce pokazać, manifestuje własną postawę do otaczającej rzeczywistości. Pokazuje poprzez to, co tematycznie ujmuje w kompozycjach, czasami zderza rzeczy nie do zderzenia, pokazuje własną postawę do zasady rzeczywistości. Ale przede wszystkim i nade wszystko jest to świat kobiecy. Na jej obrazach pojawiają się motywy kobiet i autoportrety. Jej twórczość nacechowana jest też empatią do zwierząt. Artystka przykłada dużą uwagę do szczegółów. Po mistrzowsku wykonany, bo to jest pędzlem, to nie jest drukowane, to jest wszystko pędzel. I ten świat tej poetyki kobiecej, zarazem z takim lekkim mrokiem, jaki jest przesączone to malarstwo, daje naprawdę taką specyfikę tej twórczości, bardzo fajną specyfikę. W kręgu twórczych inspiracji oraz zainteresowań Tomasza Millera znajduje się drugi człowiek oraz architektura miast. Jednak szczególne miejsce zajmują najbliżsi. Maluję właśnie piękne, wygaszone w kolorystyce portrety, bardzo delikatne, bardzo uduchowione swoich najbliższych. Córki, swojej żony Marty, swoich najbliższych. I jest to wzorowane na najlepszym malarstwie, jak mówi się, amerykańskim i nie ma się czego wstydzić, bo to jest bardzo wysoki poziom wykonania. Ale jest to rzeczywistość, czyli ta nasza codzienna, uświęcona rzeczywistość tu i teraz, czyli żona, córka. Warto też dodać, że malarstwo Tomasz Miller traktuje bardziej jako hobby. I oprócz tego jest wydawcą i właścicielem jednego z najlepszych czasopism o sztuce w Polsce, Artysta i Sztuka, gdzie promuje polskich artystów, gdzie pokazuje najlepszych zagranicznych artystów, przeprowadza z nimi wywiady i dla młodego pokolenia są pokazane fazy budowy obrazu i ci artyści objaśniają, czyli to jest rzecz bezcenna. Na naszym rynku tego nikt nie robi, to jest jedyne czasopismo. Wystawa malarstwa Marty Julii Piórko i Tomasza Millera czynna będzie do 1 czerwca.